Czytałem, będąc w seminarium alumnem, bo w 1976 roku wstąpiłem do seminarium tutaj gdańskiego i z tej racji miałem możliwość, z tym, że nie powiem, żeby to, co wówczas, o ile sobie przypominam, bo to mówię, zdaje mi się, że między innymi było wydanie chyba na Kulu mężczyznom i kobietom stworzył ich. Był to dla mnie język dość trudny. Mówię, były to początki filozofii w ramach nauczania seminarium to czytanie może jakoś tak nie dochodziło do mnie jako młodego człowieka jeszcze w tamtym, bo to była literatura dosyć taka poważna, można powiedzieć. I dlatego nie było to coś takiego, co można by powiedzieć, że żyjąc wtedy w naszej ojczyźnie zwracałem szczególną uwagę na tę osobę. Może bardziej pamiętałem relacje choćby jednego z księży, z których spotkałem na drodze mojego życia w 1972 roku, kiedy rozpocząłem naukę w liceum ogólnokształcącym do parafii, gdzie mieszkałem, przyszedł neopresbiter ksiądz Stanisław Dułak. Ksiądz, który miał osobistą relację do kardynała Wojtyły. Między innymi co roku jeździł sam osobiście i też zabierał ze sobą młodzież do Krakowa. Zdaje mi się, że to było w okolicach imienin kardynała, ale tak czy majowe spotkanie mniej więcej bywał przyjmowany i tam i to między innymi tak, jak mówiąc, ta myśl, ja nie uczestniczyłem w tym spotkaniu, albowiem ksiądz Stanisław był tylko rok w naszej parafii. Ja potem cały czas jak gdyby odwiedzałem go, miałem z nim kontakt, kiedy był dalej kapłanem w poszczególnych parafiach diecezji gdańskiej, ale zawsze miałem właśnie tę świadomość, że dla niego był to ktoś szczególny. Ja ceniłem tego księdza jako mojego, powiedzmy, katechetę, z którym miałem relacje i ta myśl gdzieś tam zawsze jakoś towarzyszyła, że jest to ktoś szczególny w życiu Kościoła. Ale mówię, dla mnie to na tamtym okresie czasu no, kodowałem to, zapamiętałem to, ale po prostu nie miałem jak gdyby okazji, bo nie było okazji tego bezpośredniego kontaktu. Mówię, najczęściej, jeżeli człowiek miał okazję, to słuchał prymasa Wyszyńskiego. Byłem wówczas w seminarium. Byłem na trzecim roku w seminarium, już na teologii. Świeżo obłuczony kleryk, czyli otrzymałem wówczas sutannę z końcem września, początek października. I pamiętam, że był to czas, w którym jako klerycy modliliśmy się o wybór papieża, nie myśląc, nie kojarząc w ogóle te tematy, iż któryś z Polaków, czy to kardynał Wojtyła, czy kardynał prymas Wyszyński mógłby zostać papieżem. Jeżeli się jakaś tam myśl, czy nawet gdzieś w słowie pojawiało, to raczej tak, no, może nie na tyle żartów, tylko no, że byłoby fajnie, ale raczej tam nikt nie robił sobie generalnie tak w ówczesnym naszym środowisku kleryckim jakichś większych nadziei. Pamiętam, że byliśmy właśnie chyba o godzinie 18 mieliśmy kolację i po kolacji nabożeństwo było zawsze w seminarium o godzinie 19 w tamtym okresie czasu. No i tak był to taki czas, można powiedzieć, jeszcze co niektórzy szli do kaplicy, co niektórzy spacerowali sobie po wirydarzu, czy udawali się do swoich pokojów, żeby coś tam jeszcze przygotować. No i gdzieś tam między właśnie tą godziną 18 a 19, wydaje mi się, że gdzieś tak w połowie, mniej więcej gdzieś około godziny 18:30, gdzieś ruszyła wiadomość w kleryckim kręgu. Być może któryś z profesorów był na nasłuchu z jakiegoś radia zewnętrznego z Europy, usłyszał i więc taka na pewno wielkie poruszenie i jakieś takie niedowierzanie wśród nas, bieganie
pomiędzy kaplicą, krużgankach, czy to prawda, czy tak rzeczywiście jest. No i wtedy wielka radość już w czasie nabożeństwa dziękczynnego, można powiedzieć, za to, co się akurat wydarzyło w życiu Kościoła. I też to podświadomie jakoś każdy z nas miał jakoś taką na myśli, że jest coś bardzo ważnego w życiu Kościoła i też w życiu każdego z nas i w życiu naszej ojczyzny. Takie myśli czy skojarzenia w tamtym okresie przychodziły, chociaż no, jeszcze nie wiedzieliśmy, nie czuliśmy co, ale że papież jest naszym rodakiem. Mieliśmy świadomość, że dzieje się coś wielkiego. Chociaż, mówię, media ówczesne zbyt wiele obrazów i klimatów tamtej pielgrzymki nie przekazywały. Jako klerycy uczestniczyliśmy w spotkaniu z papieżem w Częstochowie. Było to w 79 roku, bodajże chyba 5-6 czerwca, mniej więcej w tych datach. I pamiętam naszą obecność i myślę, że tu również było to jakieś takie bycie z Kościołem i z Ojcem Świętym razem na modlitwie. Takie miałem odbiór. Nie tyle ważność tych słów, które wtedy w różnych miejscach zaistniały w świadomości naszego narodu, te słynne słowa z Warszawy, niech wstąpi duch Twój, niech odnowi oblicze ziemi, ale przede wszystkim czuło się klimat wspólnoty Kościoła, że człowiek jest na swoim miejscu, zarówno jako kleryk, będąc w seminarium, jak i też uczestnicząc w tej pielgrzymce duchowo i poprzez to spotkanie, że tworzy się coś ważnego w życiu naszej ojczyzny i w życiu Kościoła w tej ojczyźnie. To Ojciec Święty tak jak gdyby bardzo akcentował to miejsce. Ukazywał jak gdyby zarówno historię tego miejsca, jak i aktualność tego miejsca. Tak bardzo, tak mnie się wydawał, tak bardzo osobiście poprzez właśnie swoją obecność chciał podkreślić ważność Jasnej Góry w życiu każdego człowieka żyjącego w Polsce. Tak samo bardzo często, tak mi się wydaje, że nawiązywał do prymasa Wyszyńskiego, że on jak gdyby tutaj widział w tym miejscu szczególną zarówno obecność Matki Bożej, jak i też, że jest to szczególne miejsce dla życia naszego narodu. Tak bardziej, tak mnie się wydaje, tyle co miałem wtedy takie myśli czy skojarzenia, były to takie jak gdyby akcenty bardzo osobiste. Mówię, te ewentualnie inne sugestie, które zapewne zaistniały w aspekcie powołania, że w kontekście właśnie, iż każdy ma jak gdyby swoje miejsce przed Bogiem, one bywały, ale w moim myśleniu to nie było aż tak szczególne. Mówię, ja jako młody człowiek będący w seminarium już powiedzmy pewne decyzje podjąłem albo też poddałem się woli Pana Boga, więc bardziej wychwytywałem te takie osobiste odniesienia Jana Pawła II do właśnie do tego miejsca, do Jasnej Góry, jego przemyślenia i jego refleksje z tym miejscem związane. Kiedy już studiowałem w Rzymie, miałem okazję, Pan Bóg tak pokierował moimi dziejami, iż jeździłem w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy do pomocy duszpasterskiej do parafii w Pizie. Tam spotkałem człowieka, proboszcza tej parafii, który dziś jest arcybiskupem Pizy i wcześniej był przez 7 lat kapelanem ówczesnego metropolity Pizy, księdza biskupa Mateucciego. I wspominał, iż był jako kapelan, był świadkiem rozmowy. Mateucci był dość znany w środowisku episkopatu włoskiego. Nie był kardynałem, ale miał wielu
można powiedzieć, uczniów kardynałów swoich, których z różnych względów miał z nimi kontakt i tak dalej. Mówi, wspominał sytuację tenże ówczesny kapelan, iż przyjechał do niego jeden z kardynałów. Było to akurat po śmierci Jana Pawła I, jeszcze przed konklawę, to więc ten króciutki okres, kilku dni przed konklawę. No i taka, mówił, że wspominał rozmowę między nimi, który uczestniczył i się tak zastanawiali, kto ewentualnie mógłby zostać, myśląc o tym konklawę, które było i o tym, który ma być i tak dalej. No i między innymi zapamiętał taką rozmowę, iż tenże z kardynałów mówił, iż no dobrze by było, żeby był może Wyszyński, ale mówi, on już jest starszym wiekiem, więc chyba nie. W każdym razie w tamtej rozmowie osoba Jana Pawła II, Karola Wojtyły, nie zaistniała. Mówię, tak wspominam, iż mówię, nie wiem na ile to oddaje rzeczywiste klimaty albo rzeczywistość tego kościoła hierarchicznego w momencie wyborów wcześniejszych i tak dalej, ale takie myśli tam zaistniały i takie padły. Co roku papież miał taki zwyczaj, iż spotykał się ze studentami, kapłanami mieszkającymi, studiującymi w Rzymie. Nie tylko Polakami, ale również z innymi różnej narodowości. Dla nas były to szczególne spotkania, albowiem mieliśmy świadomość tego, iż Jan Paweł II w czasie, kiedy bywał w Rzymie, mieszkał w Kolegium Polskim, w którym ja w okresie studiów mieszkałem, więc tam było to miejsce szczególne z racji tego, iż było wiele pamiątek jeszcze po kardynale, jak również pamiątek już, które kolegium w pewien sposób otrzymywało od Ojca Świętego. Były pokoje, w których mieszkał, pozostawione, i te spotkania, które co roku w okresie poświątecznym, po Bożym Narodzeniu się odbywały, byliśmy zaproszeni najczęściej na mszę świętą w godzinach porannych. O godzinie 7 była tam msza święta w kaplicy papieskiej i potem były króciutkie spotkania po mszy świętej w sali, w bibliotece papieskiej, w czasie których Ojciec Święty do każdego podchodził, króciutko rozmawiał, byliśmy przedstawiani. Były to, mówię, spotkania coroczne. Były też i szczególne spotkania. Pamiętam jedno spotkanie w 1987 roku, dokładnie w uroczystość Objawienia Pańskiego, kiedy w godzinach wieczornych nagle telefon z Watykanu, najczęściej telefonował ksiądz Dziwisz i mówił, no, Ojciec Święty zaprasza Was na śpiewanie kolęd akurat tego dnia. Więc dla tych, którzy akurat byli w kolegium, bo część czasami gdzieś wyjeżdżała czy korzystała, bo był to również czas wolny od studiów, najczęściej w ramach warunków włoskich, przynajmniej gdzieś do 7-8 stycznia, ci, którzy byli, no, udaliśmy się właśnie do Watykanu, aby tam właśnie wraz z papieżem akurat tego wieczoru usiąść razem i wspólnie pośpiewać kolędy. Trochę pamiętam, że akurat chyba zarecytowałem jakiś wiersz Twardowskiego. Też okazało się, że tego wieczoru byłem jedynym, który miał aparat fotograficzny. Najczęściej przy tych spotkaniach porannych bywał zawsze Arturo Marii, najczęściej w kontekście zrobienia zdjęć. Akurat tego wieczoru nikogo nie było, nikt nie został zaproszony. Było takie spotkanie bardzo, można powiedzieć, bardzo prywatne i bardzo sympatyczne. Także mówię, to były te spotkania wynikające z tej obecności jako kapłan, student w Rzymie. No i również były inne spotkania, choćby te wspomniane, ale już mówię w szerszym gronie, w ramach pielgrzymek choćby.
najczęściej na imieniny Ojca Świętego, kiedy delegaci czy jakaś grupa dość często przyjeżdżała z archidiecezji gdańskiej i do której się dołączałem, byłem obecny na tych spotkaniach, czy też takie szczególne spotkania, kiedy również starałem się, dwukrotnie zaprosiłem młodzież, z którą pracowałem w Bazylice Mariackiej i ta młodzież przyjechała, przyleciała, raz przyleciała, raz przyjechała do Rzymu i takie jedno spotkanie, pamiętam, że w Nowy Rok zostaliśmy zaproszeni i na spotkanie byliśmy tylko nasza grupa, znaczy tej młodzieży z Gdańska, jak i też był jakiś chór z Krakowa albo z Kulu. I mówię, takie spotkanie też w klimacie noworocznym, bezpośredniego spotkania z papieżem. Czy mówię, było jeszcze wiele innych takich spotkań, czy rodziców swoich zaprosiłem do Rzymu, też obecność na mszy świętej, potem spotkanie z Janem Pawłem II, czy też kolegów swoich kursowych na dziesięciolecie kapłaństwa. Udało nam się właśnie być razem i świętować to wspólnie i wraz z Janem Pawłem II, celebrując przeświętą w jego kaplicy prywatnej. Także tych spotkań no, było dość dużo. Mówię, nie starałem się jak gdyby nadużywać, bo miałem świadomość tego, iż Jan Paweł II jest dla całego Kościoła powszechnego, więc tylko w takich szczególnych okazjach próbowałem, czy to dzwonić do księdza Dziwisza i z prośbą, aby była możliwość właśnie wspólnej celebracji mszy świętej, wspólnej modlitwy. No, nie jest to tajemnicą, wszyscy wiedzą, że papież bardzo lubił kolędę Oj maluśki, maluśki. I to w ten sposób, że nie pamiętam, czyśmy mieli wtedy teksty, ale chyba nie. Bo gdybyśmy mieli teksty, to byśmy jak gdyby ciągnęli akurat tę kolędę. Ale pamiętam, że już przy którejś zwrotce to już żeśmy, tak powiem, nasza pamięć okazała się zawodna, a papież ciągle kolejną zwrotkę zaczynał śpiewać, a na końcu zaczął improwizować. Ponoć dość często właśnie przy okazji śpiewania tej kolędy to czynił. Tak przynajmniej później, jak gdzieś tam miałem okazję usłyszeć, czy z różnych ust tego doświadczyć właśnie, że chyba była to taka bardzo ulubiona kolęda papieża. Najczęściej bywało tak, iż bywaliśmy przedstawiani przez rektora papieżowi i papież ewentualnie jakieś różnego rodzaju skojarzenia z danym miejscem, z diecezją, czy dopytywał się ewentualnie w aspekcie jakiegoś tam kierunku studiów, który ktoś studiował, czy też ewentualnie profesora, u którego ktoś pisał doktora, czy też tematu, który był. Także te spotkania generalnie były takie w tym kierunku idące. Chociaż pamiętam właśnie pierwsze spotkanie, rektorem wtedy był ksiądz Józef Michalik, kolegium, i to pierwsze spotkanie, ja przynajmniej miałem akurat taki zwyczaj w okresie studiów, iż robiłem taki swój dzienniczek, prawie w miarę możliwości z każdego dnia jakieś notatki swoje czyniłem. I w ramach, powiedzmy, tych notatek, które tamtego pierwszego spotkania, które zapisałem sobie, mam tylko taką informację, iż ksiądz Józef Michalik przedstawił mi stary gdańszczanin. Papież tak popatrzył, uśmiechnął się i chyba z minutę żeśmy tak milczeli. Bez jakichś tam słów, nie? Jakieś myśli tam miałem, z tym, że nie przelałem je na papier i jak gdyby życie pokazało, że one uciekły z tamtego okresu czasu. To trochę, powiedzmy, no niewiele, bo to 22 lata minęły od tamtej chwili ponad, ale w innych spotkaniach już dość często, mówię, poprzez te lata, jak tam bywałem przedstawiony, to już papież dość często mówi pamiętam, wyrażał jakąś tam w kontekście tego, zwłaszcza w sposób szczególny. Mówi, moja obecność w tamtym okresie czasu
Jako kapłana z Gdańska była o tyle szczególna z racji, powiedzmy, Gdańska i tych wydarzeń, które się działy, ale z drugiej strony też przez wiele lat nie było księdza studiującego w Rzymie z Gdańska. Przez długie lata i akurat, no właśnie, ja tutaj jak gdyby przełamywałem te pewnego rodzaju bariery obecności kapłanów gdańskich, jeśli chodzi o studiowanie w Rzymie, a tym bardziej jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II. Tę obecność czuło się nieustannie, bo wie, ta obecność, ta świadomość obecności była ciągle żywa, bo Jan Paweł II no, nie był zamknięty w tym Watykanie. On ciągle, powiedzmy, był na zewnątrz, w sensie modlitwy, celebracji. Ten anioł pański w każdą niedzielę czy środowe audiencje i nie tylko. No, czuwało się te klimaty. Choćby nawet to, iż na placu watykańskim świętego Piotra zaistniała szopka, tradycja, którą właśnie wprowadził papież w ramach, powiedzmy, tej wspólnoty życia Kościoła i tak dalej. Wiele takich było, mówię, tej obecności, ona ciągle była żywa. Zresztą cały czas jak gdyby śledzili papieża, mówię, kiedy nawet nie był obecny, czy w ramach pielgrzymek, tym bardziej, że no, telewizja włoska i watykańska była bardzo w tym względzie aktywna i można było, jak gdyby powiedzieć, uczestniczyć, o ile nie bezpośrednio z różnych względów, bo nie zawsze była okazja, czas, możliwość, to choćby na łączach poprzez telewizję, że co chwilę żeśmy tam, powiedzmy, schodzili do tej naszej świetlicy telewizyjnej, żeby zaobserwować, co się dzieje, że tak powiem, w życiu Kościoła i też jak gdyby troszeczkę tego świadectwa i to, co często mówił prezydent Wałęsa, te naładowania akumulatora, żeby to również działo się w naszym życiu. Zawsze byłem poruszony świadectwem, jakie dawał nam Jan Paweł II jako człowieka rozmodlonego. Bo kiedy żeśmy przyjeżdżali na te poranne mszy święte, msza święta, o ile sobie przypominam, bywała o godzinie 7:00. Bywaliśmy wpuszczani do kaplicy po założeniu szat liturgicznych gdzieś około 20, pół godziny wcześniej. I oprócz tego, iż człowiek był w tym klimacie kaplicy, modlitwy, to zawsze nasz wzrok był wpatrzony, mimo że, powiedzmy, patrząc logicznie, powinniśmy być bardziej skoncentrowani na naszej modlitwie z Bogiem, to jednak nasz wzrok zawsze był tak bardzo skoncentrowany i ukierunkowany w stronę Jana Pawła II. I z każdej takiego spotkania, jeszcze przed mszą świętą, przed Eucharystią, było widać, jak ten człowiek po prostu się modli. Takie refleksje, jakie mi przychodziły, zwracałem uwagę bardzo często na jego dłonie, które były tak mocno podtrzymujące jego głowę, jego myśli, tak mi się wydawało. Jak on czasami nawet było słychać jakieś szczególne wyrazy czy jakieś słowa, które gdzieś w tym dialogu z Panem Bogiem, no, prowadził dialog z Bogiem na modlitwie. I to był taki szczególne chwile, mówię, kiedy tak obserwowałem te dłonie, które się tak przesuwają, czasami zasłania uszy, jakby chciał jak gdyby usłyszeć tylko głos Pana Boga. Było to takie dosyć nie tylko wzruszające, ale takie świadectwo życia człowieka, który jest tak blisko Pana Boga. Jan Paweł II bardzo często był człowiekiem, który słuchał, który wsłuchiwał się. I nawet, powiedzmy, kiedy bywały takie chwile, czy to w ramach mszy świętej, których liturgia jak gdyby ukazuje czy przypomina, iż mógłby to być czas milczenia, zasłuchania, refleksji. Było widać właśnie, że ten czas rzeczywiście jest przez Jana Pawła II tak
dogłębnie zagospodarowany, że on pomimo tych różnych jak gdyby tłumów, które go otaczały, ludzi i wspólnoty modlitwy, mimo tej wspólnoty był tak bardzo indywidualnie przed Panem Bogiem. To było wyraźnie, zarówno mówię, w jego mimice, twarzy, w ruchach, gestach, było to bardzo takie widoczne i myślę, że wielu ludzi tak to odczytywało. Kiedy tak troszeczkę już człowiek podejmuje refleksję z pewnej perspektywy, ja bym to, gdy my mówimy o działalności, to z jednej strony widziałbym to w ten sposób, iż papież był otwarty na wszystkich. Bo niezależnie od komentarzy, różnych, różnorakich, przyjmował wszystkich. Wszystkich, którzy chcieli mieć z nim kontakt. Niejednokrotnie prasa różnie to interpretowała, najczęściej różnego rodzaju politycznie, że tam przyjął jakiegoś terrorystę i nie tylko. Mój papież był otwarty na każdego człowieka. To w ramach działania. Mówię, i to, tego działania, które potem miało te... Tak samo otworzył Kościół, że o ile Kościół, zwłaszcza choćby w naszej ojczyźnie, było tak mocno ukazane, że Kościół jest, albo próbowano zepchnąć Kościół do tak zwanej przysłowiowej kruchty, do zakrystii, że Jan Paweł II otwierał ten Kościół. On wychodził do człowieka, wychodził, ukazując, że Kościół, wspólnota Kościoła może oddziaływać na ten świat istniejący. Że Kościół to nie jest tylko moje życie właśnie w ramach liturgii, zamknięty powiedzmy w pomieszczeniach kościelnych, ale że ta wspólnota Kościoła poprzez właśnie to wyjście papieża, jego obecność, czy to na stadionie, w różnych miejscach, w których przebywał, ukazywał, że życie wiary ma szerszy aspekt tej obecności. Myślę, jeśli chodzi o... Nie tyle widziałbym, że... Albo bardziej, kiedy tak patrzę z perspektywy, wydaje mi się, że papież jeszcze bardziej przemawiał, kiedy właśnie nie działał. Znaczy działał poprzez świadectwo swojego życia. Te refleksje, które pewnie wielu z nas się rodziło właśnie, choćby takie szczególne, jak choćby spotkanie z Ali Akczą. Nie wiemy, co tam zaistniało, co mówił, jaki był jak gdyby klimat tego wszystkiego, tej rozmowy i tak dalej, ale poprzez właśnie to wyjście do tego człowieka. Nawet jak sobie wyobrażałem siebie, w sensie nie wiem, czy byłbym na tyle odważny, już niezależnie od jakiegoś spojrzenia, wiary, przebaczenia, nie wiem, czy byłbym na tyle odważny, aby stanąć przed tym człowiekiem, gdyby, powiedzmy, taka sytuacja się wydarzyła w moim życiu. I tak samo mówię, wiele innych takich fragmentów właśnie, kiedy nie mówił, a kiedy działał, kiedy choćby nawet... Te chwile, kiedy był tak bardzo już zniedołężniały w sensie fizycznym, kiedy była ta droga krzyżowa, kiedy przyjmował krzyż z rąk kardynała Ratzingera, albo później te chwile, choćby nawet już ostatnie chwile, kiedy wyszedł, w sensie chciał przemówić na Anioł Pański, a nie był w stanie i tak dalej. Mówię, nawet te chwile jak gdyby bardziej ukazują, jak gdyby dają świadectwo przede wszystkim człowieczeństwa i świętości tego człowieka. I myślę, że od początku wielu z nas odczuwało, że styka się z człowiekiem świętym. Nie tylko powiedzmy już po jakimś tam czasie perspektywy jego działania, pielgrzymowania, mówienia, przekazu, słowa, ale od samego początku w ramach zetknięcia się z tym człowiekiem było takie właśnie coś w rodzaju takie, że to spotkanie jest szczególnym, namaszczone coś w rodzaju świętością wynikającą ze spotkania z tym człowiekiem. Na pewno wątków jest wiele. Dla mnie dotarły takie dwa szczególne. Jeden, który myślę, że stał się udziałem wszystkich nas, te słowa nie lękajcie się,
które zaistniały na początku pontyfikatu, które wtedy może aż tak do końca nie weszły w serce, w sensie jakiegoś, ale dopiero później poprzez właśnie jego działanie, jego świadectwo życia, może nawet nie tyle te słowa, co że Ojciec Święty budził nadzieję. Budził nadzieję, że człowiek może być dobry, że życie może być dobre, że nasze pielgrzymowanie, które bywa różne i trudne i ma chwile słabości i tak dalej, że z tego wszystkiego płynie nadzieja. I to między innymi właśnie te słowa nie lękajcie się, jak gdyby są potwierdzeniem tego. I tak samo choćby nawet czytając książkę Pamięć i tożsamość też, bo jest ona jak gdyby takim ukazaniem pewnej takiej spojrzenia papieża na przeszłość, na to, co było. Jest właśnie jak gdyby też, pomimo tego, że dotyka przeszłości, tam w tym wszystkim, mimo że dotyka spraw bardzo trudnych, dotyka powiedzmy sytuacji człowieka, który no, jest uwikłany albo doświadczył czy to komunizmu, czy hitleryzmu i tak dalej, nazizmu. Pomimo tego wszystkiego, że z tego wszystkiego płynęła nadzieja, że człowiek może być dobry, że to, co u świętego Pawła jest, że zło dobrem zwycięża, że z tego wszystkiego, pomimo tych różnych chwil trudnych w życiu i w społeczności, w życiu Kościoła, że z tego, że zawsze płynie dobro, które wynika z tego, że człowiek jest, to co Ojciec Święty bardzo często akcentował, od samego początku mówił, że człowiek znajduje swoje jak gdyby wyzwolenie, czy swoje zakotwiczenie w Jezusie Chrystusie. I z tego płynie dla każdego z nas w ramach wiary właśnie, że płynie dobro. I druga taka myśl, która też pewnie z jakimś tam perspektywy widzimy, właśnie ten akcent miłosierdzia, to co jak gdyby ukazał nam Pana Boga, który w stronę człowieka jest tą miłością miłosierną, że właśnie to, co jak gdyby, myślę, że to jest również pewne takie przesłanie, czy taka dla nas właśnie nadzieja, właśnie znowu byśmy dotykali tematu nadziei, którą papież jak gdyby podkreślił, choćby zaczynając poprzez encyklikę Dives in Misericordia, poprzez właśnie to, iż siostra Faustyna stała się błogosławioną, świętą w życiu Kościoła, w sensie orzeczenia, ale również właśnie poprzez sanktuarium, które potem zaistniało w Krakowie i nie tylko, że to stało się jak gdyby udziałem Kościoła powszechnego. Że papież jak gdyby tu bardzo mocno to akcentował. Może żeśmy nie zawsze to zwracali uwagę w ramach naszego powiedzmy odbioru, zasłuchania Ojca Świętego, ale mówię, dla mnie przynajmniej dzisiaj tak patrzę z perspektywy, Ojciec Święty był tym, który budzi nadzieję, a ta nadzieja jest zakorzeniona w Bogu, który jest Bogiem miłości, Bogiem miłosierdzia. Tak dla mnie przynajmniej, gdybym miał jakoś tak streścić moje spojrzenie na pontyfikat Jana Pawła II. Był to szczególny czas w moim życiu, albowiem no, tak się złożyło, iż właśnie Jan Paweł II z jego woli zostałem chyba ostatnim biskupem na teren Polski mianowanym. 24 stycznia 2005 roku ta wiadomość została podana przez Radio Watykańskie i w tamtym okresie czasu, jeszcze nie mając jak gdyby no, tego takiego spojrzenia, jakie dzisiaj mamy, kiedy była mowa w nuncjaturze i w kontekście ewentualnej daty święceń biskupich, to był czas, kiedy powiedzmy zaczynały się Wielki Post, więc ja tak mówię, no to tak zasugerowałem, że dobrze by było, żeby może jednak po tym okresie Wielkiego Postu, Wielkanoc, więc pierwsza niedziela wielkanocna jest niedziela miłosierdzia,
więc no może w samą niedzielę byłoby trudno z różnych względów, więc że może wtedy w sobotę, żeby te święcenia biskupie, czyli 2 kwietnia, tak zostało zaplanowane i w tym kierunku to szło. No i potem ta sytuacja zdrowotna i związana właśnie z cierpieniem, odchodzeniem Jana Pawła II. Także pamiętam 1 kwietnia wieczorem jeszcze przyjechał tutaj, bo głównym konsekratorem moim był nuncjusz apostolski, ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, i przyjechał 1 kwietnia w godzinach takich popołudniowych, gdzieś około 17, wydaje mi się. No i taka była ciągłe, jakby takie, jakby to powiedzieć, napięcie, takie wyczekiwanie, bo sytuacja już była dosyć taka trudna, poważna. Wiem, że ksiądz arcybiskup miał cały czas łączność z Watykanem. Tam ostatni telefon, jaki miałem okazję, powiedzmy, uczestniczyć pośrednio, było takim, że no, nie wiadomo, czy tę noc Ojciec Święty przeżyje. Takie były, powiedzmy, informacje z Watykanu dochodzące, pewnie poprzez lekarzy, którzy tak to określali. Więc a 2 dnia, 2 kwietnia o godzinie 10, teraz nie pamiętam, 10 lub 11, o 10 chyba, była wyznaczona godzina moich święceń biskupich w Bazylice Mariackiej. Więc tak troszeczkę były to trudne chwile. Z jednej strony radosne dla mnie osobiście w myśleniu o tej szczególnej chwili mojego życia, o tym i wybraniu, i tej chwili święceń, a z drugiej strony ta świadomość, iż Ojciec Święty gaśnie. Pan Bóg tak pozwolił, iż cała liturgia, ceremonia święceń odbyła się jeszcze za życia Jana Pawła II. Potem jeszcze to małe świętowanie, uroczysty obiad w Oliwie. I nastały godziny wieczorne. Ja miałem tutaj trochę gości z zagranicy. Oni nocowali w domu pielgrzyma w Straszynie. I pamiętam, że jeszcze w godzinie wieczornym, późnym, pojechałem tam do nich, żeby tak troszeczkę ich w jakimś sensie spotkać się z nimi, bo to krótko, kolejnego dnia zaraz rano mieli wyjeżdżać. Większość z nich do Niemiec, do Włoch. I w tamtym właśnie klimacie akurat właśnie o tej godzinie 21:37 czy troszeczkę później zaczęły dzwony bić kościoła w Straszynie, gdzie akurat byłem w tym domu pielgrzyma obecny. No i od razu, powiedzmy, generalnie innej myśli nie było, tylko że wydarzyło się to, co w pewnym sensie jak gdyby no człowiek jak gdyby nie do końca ciągle ufał, że jednak, że jest to jakiś taki, powiedzmy, kolejny kryzys zdrowotny, który Ojciec Święty być może, chociaż mówi już te myśli, czy jakieś informacje były dosyć takie poważne, to jednak ciągle jeszcze człowiek do końca żyje nadzieją, że może jednak jeszcze nie teraz. Także ta informacja tam mnie została. Wiem, że jeszcze tego samego wieczora podjechałem z powrotem do Gdyni, gdzie wtedy mieszkałem, w parafii Serca Pana Jezusa. Poszedłem do kościoła. Dolny kościół był akurat otwarty, był prawie pełen ludzi. I któryś z wikariuszy, ja tam z tyłu uklęknąłem, modliłem się. I w pewnym momencie zauważyłem, że jakieś przygotowania przy ołtarzu kościelne czyni, więc poszedłem do zakrystii i któryś właśnie z wikariuszy mówi: odprawimy mszę świętą. No i wspólnie żeśmy wyszli i w intencji Ojca Świętego wtedy i nas wszystkich, którzy byli wtedy w kościele, bo pełny kościół, dolny ludzi, żeśmy tę mszę świętą sprawowali.